Niewiele pozostało takich rzek, płynących naturalnym, ukształtowanym przez wieki korytem. Praktycznie wszystkie duże, tworzące nerwy komunikacyjne Europy zostały w mniejszym, a częściej w znacznym stopniu przekształcone i zagospodarowane przez człowieka. Cywilizacje tworzyły się nad rzekami, ułatwiały one przemieszczanie się i służyły do spławiania towarów. Początkowo w skali lokalnej, potem w miarę rozwoju państwa i handlu na duże odległości, aż po ujścia do morza. Owo dobrodziejstwo natury człowiek skrzętnie wykorzystał, pogłębiając koryto, usuwając naturalne zapory i przeszkody, obudowując brzegi. Aż do wynalezienia maszyn parowych i pobudowania kolei, a następnie wprowadzenia transportu samochodowego, rzeki stanowiły najważniejsze ciągi komunikacyjno-transportowe. Trudno teraz znaleźć rzekę, która nie została tknięta ludzką ręką, z niezmienionym składem gatunkowym roślin i zwierząt. Wiosenne rozlewisko wezbranej biebrzy rozbrzmiewa głosami rybitw, czajek, kaczek, derkaczy. W wodach rzeki, starorzeczach i płyciznach szperają wielkie stada łysek, a często także łabędzie, krzyżówki, gęsi, błotniaki. Trudno je wszystkie wymienić. Lista ptaków odwiedzających lub zamieszkujących Dolinę Biebrzy jest imponująca. Stwierdzono tu obecność 263 gatunków ptaków, w tym 185 gatunków lęgowych. Znajdują schronienie i dostatek pożywienia. Ruch tu wiosną ogromny. Ptaki zajęte szukaniem partnerów i budową gniazd prawie nie zwracają uwagi na entuzjastów odkrywania sekretów z ich życia. Ileż energii wymaga od samca bojownika bataliona przypodobanie się samiczce i przepędzenie konkurentów. Zagęszczenie jest tu olbrzymie, niespotykane nigdzie indziej w kraju. Sięga 600 gniazd na 1 km². Ochronie tego największego i najlepiej zachowanego kompleksu torfowisk niskich w Europie Środkowej i Zachodniej służyć ma powołanie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Trzeba tu mieszkać, zaprzyjaźnić się z rzeką, żeby bezbłędnie znajdować drogę pomiędzy wysepkami, łanami trzcinowisk, starorzeczami i niezliczonymi zatoczkami, a przy okazji poznawać zwyczaje ptactwa. Mieszkańcy nadbiebrzańskich wsi dobrze znają bagna i rzekę, potrafią wskazać miejsca gniazdowania poszczególnych gatunków ptactwa. Ale nawet oni nie zdają sobie sprawy, jak bajkowy jest świat tuż pod powierzchnią wody. Wśród prawdziwego podwodnego lasu znajdują schronienie, pożywienie i miejsce do rozrodu całe ławice najpopularniejszych spośród 36 występujących tu gatunków ryb. Larwy niektórych gatunków chruścików, popularnie zwanych kłódkami, budują za pomocą gruczołów przędnych misterne sieci z otworem ustawionym zawsze pod prąd. Drapieżniki te zjadają zdobycz wpadającą w charakterystyczne woreczki, a przy okazji zatrzymują spore ilości cząstek płynących rzeką. Gąbki. Palczaste lub plackowate twory, sterczące lub obłe, to zwierzęta filtrujące wodę. Od dawien dawna znane są te wyławiane z mórz. Mało kto widział je jednak w słodkich wodach. W rzekach i jeziorach występują tylko dwa ich gatunki. W Polsce najczęściej spotykany jest nadecznik. W rozgałęzionych, zielonych ramionach nadecznika znajduje kryjówkę młody, walczący z prądem miętus.
dużo głębiej, pod korzenie krzaków, w kilkumetrowe doły wymyte bystrym nurtem, gdzie dociera znacznie mniej światła, zaglądają tylko najodważniejsze lub nieświadome niebezpieczeństwa ryby. Taka wyrwa może okazać się znakomitą siedzibą dla prawdziwego króla tych wód, poruszającego się majestatycznie wspaniałego, olbrzymiego Suma. Poranek to czas największego ruchu w ptasim światku. W naturalny rozgardiasz ich głosów wdzierają się dźwięki klepanych kos. Do niedawna wypas i koszenie łąk były dla mieszkańców nadbiebrzańskich miejscowości podstawą bytu. Teraz, gdy drastycznie zmalał popyt na mleko, koszenie spełnia zupełnie inną rolę. Jest to rodzaj świadomej renaturyzacji Biebrzy. Większość gniazdujących tu gatunków potrzebuje niskich traw, otwartych tużycowisk, żeby z daleka spostrzec ewentualne niebezpieczeństwo. Na zaniedbanych poletkach wyrastają krzaki, potem młode brzozy. Powstaje las i bezpowrotnie zmieniają się warunki bytowania ptaków. Choć może za to pojawić się najpiękniejszy z polskich storczyków. Obuwik pospolity, wbrew nazwie dość rzadko spotykany i pod ścisłą ochroną. Biebrzańskie bagna uchroniły w czasie II wojny światowej populację polskiego łosia. Kilkanaście sztuk zachowało się w niedostępnych chaszczach czerwonego bagna i po wojnie dość szybko rozrosło się w pokaźne stado. Torfowiska i bagna biebrzańskie są obszarem wyjątkowym w skali europejskiej. Doskonale zachowana niemal modelowa strefowość zbiorowisk roślinnych. Występowanie rzadkich i ginących gatunków. Walory te stanowią o bezcennej wartości przyrodniczej tych terenów, wymagających szczególnej troski i ochrony. Biebrza kończy swój bieg, wpadając do Narwi. Poszerzone po połączeniu koryto nie zmienia charakteru nizinnej, meandrującej rzeki. Płaskie brzegi stwarzają wielu gatunkom roślin i zwierząt bardzo korzystne warunki rozwoju. Zetknięcia różnych ekosystemów, na przykład wodnego i lądowego, to miejsca, gdzie występuje największe bogactwo gatunków. Choćby strzałka wodna, której nazwa wzięta została od charakterystycznego kształtu liścia. Jest modelowym przykładem rośliny wodnej wykształcającej różne rodzaje liści w zależności od środowiska. Najbardziej znane sterczą na dość sztywnym ogonku, dzięki tkance wzmacniającej. Inne okrągłe pływają po powierzchni, a podwodne delikatnie powiewają jak długie wstęgi. Ślimaki żyworódki. Te akurat siedzą na liściach grążela żółtego, który we wczesnej podwodnej fazie wygląda jak dorodna sałata. Jest to jedyny gatunek żyworodny pośród licznej rodziny ślimaków zasiedlających różne zbiorniki wodne. Ich młode opuszczają drogi rodne samiczki w skorupkach, w pełni gotowe do samodzielnego życia. Żywią się zbierając glony z roślin, kamieni, podwodnych pni i gałązek, a nawet z dna. Bardzo często żyworódki tworzą duże kolonie, jednogatunkowe skupiska. Wiele z nich żyje nawet po kilka lat, odbywając skomplikowany i zabawny rytuał godowy. Stanowią ważne ogniwo obiegu materii w wodzie, jako cenny i pełnowartościowy pokarm dla ryb. Żyją swoim rytmem, podobnie jak zagrzebane tuż obok w piasku małże, szukające pożywienia pluskwiaki, czy filtrujące wodę gąbki, których szkielet posłuży im czasem za schronienie. Obok
porwana nurtem rzeki, koziołkuje larwa ważki. Dziwny i tajemniczy jest podwodny świat rzeki. Wszystko tu wygląda piękniej i inaczej. Choćby widziana od spodu spirodela wielokorzeniowa, najmniejsza roślina kwiatowa z rodziny rzęsowatych. Jej pęd, który nie ma podziału na liść i łodygę, odróżnia się od innych rzęs nie jednym, a pęczkiem wyrastających korzonków. Na powierzchni tworzy, jak każda rzęsa wodna, dobrze nam znany zielony kożuch. W naturalnie meandrujących rzekach w czasie wiosennych wezbrań wody podnoszą się powoli, zalewając nisko położone bagienka, turzycowiska, pastwiska i łąki. Utrzymują się tak przez dłuższy czas i równie powoli wracają do koryta rzeki, stwarzając świetne warunki rozwoju wodolubnym roślinom i całej gamie zwierząt. Inaczej dzieje się w ciekach zmienionych ręką człowieka. Przybór jest gwałtowny, szybko podnosi się poziom wody i równie szybko opada. Obniża się też z reguły poziom wód gruntowych. Melioracje przyległych terenów i prostowania biegu rzek umożliwiają większe zbiory, ale radykalnie zmieniają warunki panujące w rzece, na pobliskich łąkach, pastwiskach i polach, czy rosnącym obok lesie. Duże, nie zawsze pozytywne zmiany powoduje budowa zbiorników. Mający wspomagać rolnictwo, wybudowany na Narwi zbiornik w Siemianówce jest płytki. Łatwo się nagrzewa, rozrastają się w nim glony, które zamierając po zakwicie gniją, wydzielając trujący siarkowodór. Dodatkowe zagrożenie stanowi linia kolejowa, którą przewożone są duże ilości chemikalii. Kilkanaście lat temu zaobserwowano, że drastycznie ubożeje liczba ptaków zakładających nad Narwią gniazda. Przyczyną były zmiany warunków spowodowane nieroztropną działalnością człowieka. Wyprostowane koryto rzeki bardziej przypomina kanał odprowadzający okresowe nadmiary wód niż normalną rzekę. By przywrócić jej właściwy charakter i poprzednie funkcjonowanie, w okolicach Tykocina przystąpiono do renaturyzacji Narwi. Spychacz udrażnia zarośnięte i zamulone odcinki starorzecza. Powoli, ale systematycznie przekopywane są połączenia pozwalające, jak poprzednio, płynąć rzece nurtem, jaki sama sobie wyrobiła przez wieki. Znowu wydłuży się linia brzegowa, zwiększy nawilgotnienie przyległych terenów, bagienek i starorzeczy. Wracają na swoje miejsca gatunki roślin, które zniknęły z dawnych oczek wodnych. Przywracamy naturze możliwość rządzenia się należnymi jej prawami. Szczęśliwe krowy. Nie bez powodu tak je nazwano. Rano przeprawiają się przez rzekę na pastwisko, wieczorem same wracają, każda do swojej obory, kiedy uznają, że nadszedł czas udoju.
krowy utrzymują niski stan traw na pastwisku. Ostrożnie poruszając się pomiędzy gniazdami ptaków, nie czynią im zazwyczaj żadnej krzywdy. Okazuje się więc, że rozumnie korzystając z rzeki, nie musimy jej szkodzić. Nawet budując niewielkie, ułatwiające człowiekowi życie umocnienia, przeprawy czy przystanie. Gorzej, gdy prawa przyrody zostają bezpardonowo naruszone. Wówczas rzeka pozornie wygląda normalnie. Może być nawet piękna z odbijającymi się w niej chmurami. To, co się dzieje pod wodą, nie pozostawia złudzeń. Dokonał się ogrom zniszczeń. Trudno dostrzec przejawy życia w wodzie niosącej fekalia, plastiki, kubły, szmaty i brudy. Jednak nawet tutaj można natrafić na ślady zmagań przyrody. Najbardziej wytrzymała na niedogodne warunki i zanieczyszczenia roślina wodna rdestnica grzebieniasta podejmuje trud przeżycia i czyszczenia zapaskudzonej przez człowieka rzeki. Nie zawsze jej się to udaje. Jednak widać, jak się stara, żeby choć część roślin pozostała zielona, by asymilować i dostarczyć wodzie odrobinę tlenu. Potwierdza się motto ekologów. Uregulować rzekę to tyle, co zniszczyć jej dzikość, zubożyć w niej życie, zaprzepaścić jej walory. Przykłady, jak należy postępować, jak utrzymać równowagę w środowisku, podsuwa nam sama przyroda. Także w Polsce ciągle jeszcze można znaleźć wiele odcinków prawdziwej, naturalnej rzeki. Jak choćby na Krutyni. Życie. Roje zabieganych, ruchliwych nartników o wiecznie suchych stopach. Zapach czystej wody, odgłosy dobiegające z lasu, bogactwo życia w przesyconej słońcem wodzie. Dno Krutyni jak wybrukowane małżami. Można powiedzieć, że nigdy nie tracą głowy, bo jej po prostu nie mają. Mają natomiast mocną nogę, którą zagrzebują się w piachu albo mule i dwa syfony wystawione nad muszle. Przy ich pomocy zasysają wodę, filtrują pobierając tlen i pożywienie, a wydalają pozostałości. Ciekawski, wszędobylski okoń odsłania inną osobliwość. Zieloną rozdepkę, ślimaka składającego kokony z jajami po 60-70 sztuk. W każdym kokonie wykluwa się tylko jeden osobnik i zjada resztę rodzeństwa, służącego mu za pokarm do czasu osiągnięcia samodzielności. Ślimaki i małże zjadane są z kolei przez ryby i ptaki. Kaczki, łyski i tracze nurogęsi chętnie zasiedlają Krutynię, podobnie jak mniejsze ptaki. Rzeka, przepływając przez kilkanaście jezior, każdorazowo pozbywa się zanieczyszczeń, a wzbogaca w plankton i cząstki organiczne. Pożywienia dla zwierząt wodnych w bród. Rozwój ich populacji, czystość i dostępność wody zwabia tu zwierzęta lądowe. Różnorodność miejsc lęgowych to także zachęta dla wielu ptaków do wyboru tych terenów jako miejsca przedłużania gatunków. Nic dziwnego więc, że upodobały ją sobie dziuplaki, tracze i gongoły. Podobne z budowy do kaczek różnią się od nich upierzeniem i kompletnie odmiennymi zwyczajami lęgowymi. Zakładają gniazda w dziuplach nadwodnych drzew, a gdy pisklaki podrosną, po prostu wypadają z gniazd do wody lub w nabrzeżne trawy. Im i ptakom gniazdującym na ziemi zagraża norka amerykańska, na dobre zadomowiona w Polsce. Potwierdza się jej paskudny charakter.
obserwowana w ciągu jednego dnia, bezpardonowo rozprawiła się z rybitwami, dokonując zniszczeń w 35 gniazdach. Ważki to osobny rozdział krutyńskiej przyrody. Głównym ich zmysłem orientacyjnym jest doskonale rozwinięty wzrok. W ciągu jednej sekundy oko ważki rozpoznaje 300 pojedynczych obrazów, podczas gdy oko człowieka zaledwie 20. W locie zjadają upolowane małe owady. W locie także kopulują. Samce dużo gorzej latają od samic. Gdy więc już zdobędą ich względy, starają się dotrwać aż do końca procesu składania jaj. Jest to istotne. Gdyby zdarzyło się bowiem, że samiec nie dotrwa do końca, natychmiast pojawiają się konkurenci i ten, który zawładnie samiczką, wyrzuca torebkę z nasieniem poprzednika, a składa swoją. Skrzętnie znowu pilnując, by to jego geny zostały przekazane potomstwu. Długie łabędzie szyje pozwalają im głęboko sięgać i zrywać przydenne rośliny. Nie dostają do nich kaczki. Oba gatunki mogą więc żyć w pobliżu, nie konkurując o pożywienie. Za osłoną ze wstęgowatych liści strzałki zbierają się ławice ryb. Więcej ich tu niż na niejednej rafie koralowej. Nie nadążają z wychwytywaniem wszystkich cząstek organicznych i bogactwa planktonu wprowadzanych przez nagrzane, powierzchniowe wody jezior do każdego następnego odcinka krutyni. Afelocheirus, ten pluskwiak, biegnący po pniu, nie mający polskiej nazwy, lubi przebywać w wartkim prądzie wyjątkowo czystych strumieni i rzek. Podobnie jak krasnorosty, jaskrawo-czerwone glony, które obrastając kamienie, często tworzą podwodne ogrody, szczególnie w połączeniu z rozwijającym się obok młodym liściem nenufaru, gdy za powalonym pniem rozciąga się las roślin, niczym pełna jaskiń podzwrotnikowa dżungla. Aż trudno uwierzyć, że to zwykła mazurska rzeka z sięgającą do pasa wodą. Pospolite i rzadkie gatunki roślin wodnych, tolerujących szybki nurt, zarastają środek rzeki, ukorzeniając się nawet na czystym piasku. Dopiero spojrzenie z wysokości bodźka, śpieszącego do gniazda, pozwala w pełni ocenić słuszność nazwy, jaką otrzymała ta pięknie kręcąca się rzeka. Krutynia. Prawdziwa perła Mazur. Żeby zrozumieć procesy zachodzące w rzekach, trzeba je badać. Porównać, jaki był skład flory i fauny, a jaki jest obecnie. Badania te prowadzą naukowcy, ekolodzy zajmujący się zagadnieniami renaturyzacji rzek, botanicy i zoolodzy, często w czasie prowadzenia zajęć ze studentami. Wyznaczone są miejsca prowadzenia badań i ich zakres. Bada się wiele elementów, między innymi stopień zanieczyszczenia wód. Dla jakości życia mieszkańców rzek nie są przecież obojętne wpuszczane tam tysiące, a bywa, że miliony metrów sześciennych ścieków komunalnych i przemysłowych rocznie. Niebagatelny wpływ ma także rolnictwo. Z deszczem lub wodami podskórnymi do rzek przedostają się nawozy, herbicydy i pestycydy stosowane do ochrony roślin na polach i łąkach. Działając tak samo, tyle że w wodzie, pobudzają wzrost jednych roślin i zwierząt, hamują albo zabijają inne.
Jeśli więc przystępuje się do renaturyzacji rzek, na przykład do przywrócenia gatunków, które kiedyś w nich zamieszkiwały, trzeba wiedzieć, czy środowisko na powrót spełnia już warunki, w jakich normalnie przebywały te organizmy. Czy będą w stanie przetrwać i rozwijać populację? Każda rzeka żyje swoim specyficznym dla niej rytmem. Drwęca wypływa wprawdzie z jeziora, ale ogromny zastrzyk źródlanej, krystalicznej wody otrzymuje ze wzgórz Dylewskich. Co ciekawe, niezależnie w którą stronę świata spływają ze źródeł te strumienie, i tak potem wszystkie wpływają do Drwęcy. Ekosystem rzeczny ulega drastycznym zmianom od jego źródła do ujścia. Potok jest wąski i płytki, a woda dobrze natleniona i bardzo zimna. Ważną cechą początkowych odcinków rzek jest tak zwana cudzożywność. Niewielka jest tu bowiem produkcja materii organicznej, choć jest jej duża ilość. W bystrych potokach z zewnątrz dopływa aż 99% energii wykorzystywanej przez organizmy heterotroficzne. Są to zwiewane przez wiatr liście i spłukiwane z lądu szczątki organiczne. W ten sam sposób dostają się niestety do wody także niepożądane składniki – nawozy, środki chemiczne i poprodukcyjne odpady. Gęsto rosnące na brzegach krzaki i drzewa, wierzby, olchy, ale również trzciny, trawy i pozostałe rośliny tworzą swoisty filtr. Splątane ich korzenie wychwytują niebezpieczne dla zwierząt i ludzi związki mineralne i groźne w większych stężeniach pierwiastki, jak metale ciężkie. Rośliny neutralizują je i unieruchamiają, przekształcając poprzez reakcje chemiczne w inne związki i traktując jako budulec swoich tkanek. Jest to skuteczny rodzaj ochrony wód, zalecany jako jeden z lepszych sposobów poprawy stanu rzek. Można uznać, że nasadzenia brzegowe to kanon postępowania przy pracach renaturyzacyjnych. Drwęca zachowała piękne, naturalne nabrzeżne zadrzewienia i zakrzewienia. Rzeka w dolnym biegu staje się szeroka, głęboka, a jej wody są ciepłe i zawierają znacznie mniej tlenu. Szybkość prądu, czy w ogóle przepływ wody, to nie jedyna cecha odróżniająca ekosystemy rzeczne od ekosystemów wód stojących. Mieszkańcy bystrych potoków musieli przystosować, na przykład spłaszczyć kształty swych organizmów, by przeciwstawić się szybko płynącej wodzie. Żyjące w wolno płynących rzekach adaptacji takich nie potrzebują, choć większość gatunków zachowała aerodynamiczne kształty ciała. Nisko zwisające gałęzie przybrzeżnych krzaków dają cień, a ich korzenie schronienie przed napastnikami. Choć może to także być znakomita kryjówka dla czającego się w nich drapieżcy. Obfitość roślinności i gęste zakrzaczenie brzegów mają dla drwęcy niebagatelne znaczenie. Wpływają bowiem na możliwość utrzymania względnej czystości jej wód, a to pozwala na kolejny krok renaturyzacyjny – przywracania rzece gatunków, które tu kiedyś były bardzo popularne – pstrąga, łososia i troci. Ciekawie wygląda świat spod wody oglądany oczami jej mieszkańców. Ulotne i rozedrgane wydają się stąd w rzeczywistości grube gałęzie i pnie drzew. Zmieniają się ich proporcje. Są tak samo nierzeczywiste i skomplikowane jak podwodna roślinność oglądana ludzkim okiem przez tafle wody. Jesteśmy teraz w ośrodku hodowli ryb w Miastku, niedaleko Koszalina. Tu właśnie szykowane są smolty łososiowe, które będą wypuszczane na wolność w Drwęcy. Jest to jeden z punktów procesu jej renaturyzacji. Czystość Drwęcy poprawiła się bowiem na tyle, że gwarantuje młodym łososiom przetrwanie. 60 na 25. W Miastku prowadzona jest hodowla różnych gatunków.
Ryby z poszczególnych basenów trafią do ściśle określonej rzeki według z góry ustalonego planu. Najpierw trzeba je jednak oznakować. Uśpione ryby mają wczepiane pod płetwę grzbietową metalowe znaczki, na których wypisana jest ich metryczka. Te same dane zostają wprowadzone do księgi i po odłowie można się zorientować, jakimi trasami te ryby wędrują po Bałtyku, kiedy wracają do swoich macierzystych rzek, a przede wszystkim jaki ich procent przeżywa, czy populacja się rozwija, czy maleje. Zupełnie jak z obrączkowaniem ptaków. Budzenie się z narkozy nie trwa długo i po kilku minutach rybki już żwawo kręcą się w basenie, nieświadome, że czeka je teraz długa droga prowadząca do samodzielnego życia. Ponownie odłowione, przenoszone są do cystern, którymi przetransportowane zostaną do macierzystej rzeki. Będą w niej musiały bez dokarmiania samodzielnie troszczyć się o przetrwanie. Bogactwo życia w drwęcy, mnogość gatunków występujących w wodzie i nad jej brzegami gwarantuje dostatek pożywienia i łatwy do niego dostęp także rybom, które początek życia spędziły dokarmiane, można powiedzieć, że w komfortowych warunkach. Wiele godzin muszą spędzić w przewożącej je cysternie młode łososie i trocie, zanim zostaną wypuszczone do drwęcy w okolicach Torunia. Krótko przebywają w macierzystej rzece i spływają na kilka lat do Bałtyku. Tam, intensywnie żerując, szybko przyrastają na wadze aż do czasu osiągnięcia dorosłości. Wtedy, kierując się smakiem wody, bezbłędnie odczytują drogę powrotną i trafiają do miejsca wypuszczenia. Za drogowskaz wystarczy, że w milionie różnych cząstek wody odnajdą zaledwie kilka cząsteczek smaku zapamiętanego z pierwszego kontaktu z drwęcą. Wracają tam i szukają dogodnych miejsc na tarło. Takie działania renaturyzacyjne doprowadziły w stosunkowo krótkim czasie do tego, że w Dolnej Wiśle i jej dopływach trocie, pstrągi, a przede wszystkim łososie nie są już gatunkami, które bezpowrotnie zniknęły. Na Warmii i Mazurach większość rzek wypływa z jakiegoś jeziora. Równie banalnie zaczyna swój bieg pasłęka. Leniwie, wąską strugą rozpoczyna drogę do morza z pobliża Ameryki. Chodzi oczywiście o wieś Ameryka leżącą koło Olsztynka. Już po pierwszych kilkunastu kilometrach pasłęka zaskakuje nas jednak nagłym przeobrażeniem. Przebijając się przez jary i wąwozy, zmienia się w najprawdziwszą górską rzekę. Specyficznego uroku i tajemniczości dodają jej pnie drzew powalone w poprzek nurtu. Głębokie doły, podmyte burty brzegowe i kamieniste bystrza, zawirowania wokół zwalonych do wody drzew zapewniają odpowiednie kryjówki wielu gatunkom ryb. Nad wodą i pod wodą na tych pniach bytuje wiele okazów mikroflory i fauny. W zacisznych zatoczkach popularna w Polsce błotniarka wypływa na wierzch, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Najczęściej wieczorem lub przed burzą wychodzą po pniu dojrzałe do przeobrażenia się w dorosłą postać larwy ważek. Jest to dla nich żmudny proces. Rozwijanie zmiętych skrzydełek i twardnienie ich powierzchni może trwać nawet kilka godzin. Obfitość ślimaków świadczy o dużej ilości pokarmu niesionego nurtem rzeki, a wysłane ślimaczymi skorupkami dno pasłęki stanowi dowód dobrego apetytu zamieszkujących ją ryb. Galaretowate twory na pniu to tak zwane kładki jajowe. Są one na tyle charakterystyczne, że po ich kształcie i ilości złożonych jaj można często określić gatunek ślimaków. Doskonałe warunki do bytowania znajduje w pasłęce roślinność wodna. Walcząca z prądem wszędobylska moczarka kanadyjska przywieziona została do Europy w połowie XIX wieku. Jako ozdobna roślina akwariowa była nawet hodowana w ogrodach botanicznych. Łagodnie poddaje się także nurtowi rzeki rdestnica grzebieniasta. Walcząca o przetrwanie w brudnych rzekach, tu rozwija cały kunszt swych powiewnych kształtów.
Niespodziewanie pojawiają się wstęgi liści pokrytych krótkimi wyrostkami. Wygląda to tak, jakby ze złoża jaj wylęgały się młode larwy pluskwiaków z rodziny płoszczycowatych. Maleńkie glony i większe, nitkowate, wyglądające jak długie zielone brody produkują tlen i są pożywieniem dla ryb. W pasłęce jest tak wiele różnych gatunków ryb występujących w polskich wodach, iż ryzykowne byłoby stwierdzenie, że jakiejś ryby nie można w niej złowić. Żwirowate i piaszczyste dno zachęca łososiowate do szukania miejsca na gniazdo dla ikry. Białe kuleczki narośli na podwodnych korzeniach olchy to jeszcze inna osobliwość. W brodawkach tych znalazły miejsce promieniowce, bakterie przyswajające wolny azot. W olchowych zaroślach pliszka raz po raz znajduje jakiś kąsek dla swej większej od matki latorośli, odbywając dość długie nabrzeżne wędrówki. W dolnym biegu pasłęka wielokrotnie zmienia oblicze. Od leniwie płynącej nizinnej rzeczki z mulistym dnem porośniętym roślinnością do rwącego górskiego potoku. Dobraniewa, nawet żeglowna, dalej przegradzają ją elektrownie. Jedna z nich, zamykająca zbiornik w Pierzchałach, z urzekającą architekturą, uznana za zabytek, przecięła rzekę, odcinając wędrującym gatunkom dostęp do jej górnej części. Do niedawna podobna sytuacja istniała przy elektrowni w Braniewie. Wprawdzie nadal istnieje tu tama i piętrzy wodę, jednak niedawno udało się tę niedogodność znacznie złagodzić. Na brzegach, od lat umocnionych betonem i stalowymi blachami, zadomowiły się już rośliny i zwierzęta. Srebrzące się perełki to pęcherzyki tlenu, produkowanego głównie przez glony. Trudno nie wpaść w podziw, patrząc na możliwości podwodnych, zielonych kobierców. Przepływające pośród nich ryby mogą zażywać odmładzających, tlenowych inhalacji. Nie wszystkie gatunki są tu pożądane. Racicznice, obrastające większe małże, czy setkami gnieżdżące się na dnie i palach pozostawionych po starym, rozebranym już młynie, uważane są nawet za niepotrzebne w takich miejscach. Mogą, występując masowo, zatkać kanały doprowadzające wodę do turbin. Wprawdzie tamą elektrowni w Braniewie przegrodzono na wiele lat rzekę, ale ostatnio dokonano dzieła renaturyzacyjnego. Ten podwodny, silny strumień, prawie wciągający rosnące wokół rośliny, to wejście do tak zwanej przepławki. Poprowadzona łagodnym spadkiem woda omija tamę i umożliwia dążącym w górę pasłęki rybom przedostanie się zgodnie z prawami natury w kierunku źródeł, na tarło. Krucha jak lód jest ekologiczna równowaga rzeki. Mniej poddaje się presji wywieranej przez ludzi. Łatwiej się broni rzeka o zdrowym, bogato rozwiniętym ekosystemie. Ale zimą nie ma przecież naturalnych osłon stwarzanych przez rośliny, które latem wchłaniają spore dawki zanieczyszczeń. Thank you.
zrozumiała staje się potrzeba zachowania rzek w ich naturalnym stanie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Niemniej ważne jest także dążenie, by naprawiać zmienione odcinki. Przywracać rzekom, w miarę możliwości, szczególnie finansowych, wygląd i skład gatunkowy, jaki istniał, zanim człowiek zaczął je przekształcać. Dowiedziono przecież, że jest to jeden z najskuteczniejszych i zarazem najtańszych sposobów inwestowania w harmonijny rozwój przyrody i naszej cywilizacji.